Witajcie, mamy połowę stycznia, jest leniwa, zimowa, wydawałoby się niedziela, chociaż śniegu nie ma, jak to w Polsce, ale przejazdem przez Warszawę mamy kolarkę Małgorzatę Jasińską. Nie wiem, czy wszyscy z Was kojarzą twarz i nazwisko, pewnie bardziej nazwisko niż twarz, bo w kasku i w okularach wygląda się inaczej, ale to jest Gosia we własnej osobie, witaj. Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie i rozmowę. Gosia akurat wyjeżdża z naszego kraju, gdzie jest ciepło, ale zacznijmy może od początku. Jak długo jesteś związana z rowerami? Nie pytam, czy ile masz lat, ale pewnie więcej niż 30, ale mniej niż 40, więc powiedzmy, jesteś już pełnoletnia. Tak, z rowerami jestem związana jeszcze przed moimi narodzinami byłam związana, bo mój tata był trenerem kolarstwa, więc rowery od samego początku były w moim życiu. A tak naprawdę zaczęłam trenować od 12 roku życia, więc ponad 26-7 lat. Okej. Okay. Czyli to taka kolarska rodzina, to jak się ma rodzinę Marines, dziadek był Marines, tata był Marines, ja też jestem Marines. Tak, to tata był kolarzem, ja byłam kolarzem już teraz, brat był kolarzem, siostra była kolarzem, no i później mama złapała bakcyla, ale nie została kolarzem. Czyli generalnie u was w domu możesz w życiu robić co chcesz, tylko musi być kolarzem. Tak, tak. Okay. No i dobra, i powiedz mi, bo ja nie mówię o sobie, że byłem kolarzem, bo liznąłem jakieś ściganie w juniorze i szybko doszedłem do wniosku, że chyba w Polsce jest tak, że ciężko będzie z tego wyżyć w dużej mierze. I jednak gdzieś tam poszedłem w jakąś szkołę, potem jakąś firmę i inne głupoty. A powiedz mi, jak wyglądało twoje życie? Zaczęłaś być tym kolarzem, mając 12 lat, to jest żak pewnie, tak? Tak, tak. Pierwszoroczna młodziczka, tak. No i co? No klub dał rower, czy rodzice dali? No nie, jak bo kolarska rodzina, to pewnie trochę tam rodzinka podrychtowała sprzęt. No właśnie, to było, nie było tak łatwo, bo tata był bardziej takim trenerem, który nie faworyzował swoich dzieci. Tutaj mieliśmy. A to jeszcze tata był nie dość, że kolarzem, to jeszcze trenerem. Tak, tak, był trenerem i dlatego nie chciał, żeby swoje dzieci jeździły i zawsze jak rower dostawaliśmy, to na szarym końcu. Tak, na szarym końcu, więc no tak poszło, że siostra zaczęła trenować, później ja z bratem i już tata musiał zaakceptować. No, dobrze, no to 12 lat to jesteś żakiem, czy tam tym młodzikiem pierwszorocznym i zazwyczaj gdzieś tam najpóźniej w Orliku polskie kolarstwo się kończy, bo tam kończysz te 18 lat, już jakaś zmiana szkoły, jakieś pseudo-dorosłe życie, kończą się pieniądze w klubach, klub nie ma pieniędzy na szkolenie tych starszych zawodników. Co się wydarzyło u ciebie, kiedy przestałaś być juniorką i nagle trzeba było zacząć już to dorosłe kolarstwo? Ja tak naprawdę jako juniorka młodsza, w juniorce zdobyłam pierwszy swój medal na torze w Kaliszu, więc nienawidziłam toru, a udało mi się zdobyć brązowy medal w Mistrzostwach Polski na torze. I później miałam takie, no nie byłam super zawodniczką. No byłam na pewno sumienna, ale na Pucharach Polski to byłam maksymalnie w 20. No i tak sobie jeździłam sumiennie, ale tata zawsze powtarzał, jak będziesz jeździć, to dojdziemy do czegoś. No i tak słuchałam taty. No i dopiero w Orliczkach zdobyłam medal Mistrzostw Polski, złoty. No i później tak jakoś pomiędzy studiami, ponieważ studiowałam dziennie pedagogikę specjalną, no jeździłam, dostałam się do kadry Polski i później zaczęło się próba ścigania na zachodzie z kadrą, a że później nastały no jakby słabsze lata dla kolarstwa polskiego. No niestety, trzeba było walczyć o siebie. I po 2 latach w zawodowej grupie Polakła wróciłam znowu do klubu taty. No i trzeba było albo zacząć pracę, bo obroniłam się na studiach. Albo jechać za granicę. Albo jechać za granicę i tutaj kolejna historia mojego życia. To ile miałaś lat, jak podjęłaś tę decyzję, że wyjeżdżasz? 25 lat. To jak na dziewczynę zawodniczkę, to jeszcze chyba w miarę młody wiek, nie? Tak. Dziewczyny chyba jeżdżą ciut dłużej niż faceci.
No, Van Vleuten teraz ma 40, więc jeszcze by mogła też jeździć. Okej, okay, i wyjechałaś do jakiego kraju? Wyjechałam do Włoch, wysłałam ze 100 maili do różnych ekip. Już miałam wyjeżdżać do Holandii, do takiego klubu holenderskiego, no ale oczywiście tutaj tata i jeden z byłych zawodowców, pan Sypytkowski, no, za porozumieniem załatwili mi taką drużynę amatorską we Włoszech. Okej, okay, i jak to ściganie we Włoszech wyglądało? Czym ono się różni od ścigania polskiego? No w tamtym okresie było tak, że my z kadrą ścigałyśmy się tylko na świecie podczas Mistrzostw Świata, czyli to było zderzenie z rzeczywistością, bo no wtedy, w wczesnym czasie średnie były 30-35 na godzinę, to takie maksymalne w kobietach, no a na świecie powyżej 40, więc jadąc na Mistrzostwach Świata... No, strzelało się z koła. No tak, tak. Strzelało się z koła. No to przepaść generalnie. Tak, a tam, no, jadę, decyzja zapadła, zdecydowałam się wylecieć. Mhm. Nie znałam języka, nie znałam ludzi, no ale okej, okay, kocham kolarstwo, kochałam. No i mówię, albo spróbuję. No trzeba zaryzykować zawsze. To podobna jest hokejowa historia Czerkawskiego. On też wyjechał do Skandynawii, też nie znając języka. Też pojechał grać w hokej, nie mając języka. Ale myślę, że skandynawskie języki są dużo trudniejsze do nauczenia, więc... Pewnie tak. No dobrze, i powiedz mi, jak na arenie światowej się odnalazłaś? Bo na początku to zakładam, że było naprawdę ciężko. Bywały wyścigi, że strzelałaś z koła? Na początku oczywiście, bo to nie było... Ale powiem szczerze, że co mi bardzo pomogło, że we Włoszech... Bardzo dużo trenowałam z amatorami, facetami, więc nie było tak, że tylko i wyłącznie moje treningi. Nasz dyrektor sportowy dwa razy w tygodniu trzeba było zaliczyć trening, ówczesny trening, wyścig dla mnie z amatorami, którzy dla mnie byli... Takie nasze warszawskie rondo babka. No tak, nieraz można było jeszcze zahaczyć o grupę z Czipolinim, więc wtedy to było... No dla Super mnie... Mario zawsze robił. Tak, i chyba nadal robi, no co prawda, jego siła tak, ale... Okej, okay, no i jakie wyniki miałaś za granicami? Jak już weszłaś w to światowe kolarstwo, to się okazało, że będziesz tylko wozić bidony i strzelać z koła? Czy że da się tam nawiązać walkę? To akurat miałam takie szczęście w nieszczęściu, że była to grupa amatorska, więc no szybko mogłabym zostać tam liderką. I w tych takich włoskich wyścigach nawet zajęłam drugie miejsce w takiej stawce, gdzie byłam pomiędzy Naomi Cantele i Tatianą Gudercą, mistrzynią świata. Ale kategoria to jeszcze był amatorski wyścig kobiet, czy nie, to już był pro? Taki pro, wtedy to jeszcze kobiety, jeszcze nie było takiego podziału. To była czyli elita, jeżeli dobrze rozumiem, to w dość słabej amatorskiej grupie jako grupa startowałyście w otwartym wyścigu profesjonalnym dla dziewczyn i udało wam się na przykład tam zdobywać drugie miejsce. Tak, tak. Wtedy akurat... To myślę, że spoko. No myślę też, że spoko. Co prawda ja słynęłam z tego, że zawsze za szybko atakowałam i zawsze no, wyjeżdżałam się do końca i niekiedy mogłam się pohamować moje wodze fantazji i poczucie, że mogę przenosić góry. Długi finisz to 400 metrów, a nie 15 kilometrów. No ale że ja jestem dieslem, byłam raczej, przepraszam, to ja zawsze od pierwszego kilometra niekiedy były takie wyścigi. Ucieczka. To Huzar też chyba tak lubił. Tak, sprawdzać nóżkę. Za pierwszym zakrętem uciec i następne 150 uciekać. No dobrze, i jak ta kariera zagraniczna się rozwijała? Skończyłaś w tej grupie amatorskiej, skończyłaś we Włoszech, czy jeszcze zwiedziłaś inne grupy, inne kraje? No, na następny rok poszłam, przyjęto mnie do już takiej grupy zawodowej. Niedaleko miejsca siedziby mojej pierwszej amatorskiej grupy, więc prawie czułam się jak w domu. Co prawda tam... We Włoszech jest tak, że grupa zawodowa nie zawsze jest do końca zawodowa, bo jak to Włosi niekiedy lubią ubarwić swoje opowieści. No ale ten rok jakoś tam przejeździłam, no i później trafiłam na 5 lat do już takiej profesjonalnej grupy Aleczy Polini.
więc tam już było no, naprawdę ściganie i takie kolarstwo z prawdziwego zdarzenia. Później byłam rok w amerykańskiej ekipie Silence i później 2 lata w grupie Movistar i później ostatnie 2 lata mojej kariery w hiszpańskich ekipach, które tak naprawdę no jednak były pod względem sportowym na pewno pomyłką, bo tutaj sponsor jednak, no poznałem oblicze kolarstwa z tej takiej gorszej strony. To opowiedz coś o tym, co to znaczy gorsza strona kolarstwa? Gorsza strona kolarstwa pod sponsor tym... Sponsor oczekiwał, że będziecie tylko ładnie wyglądać, czy że będziecie się suplementować różnymi rzeczami, czy co? Nie, to była hiszpańska ekipa, która miała powstać, no miała być ekipą z prawdziwego zdarzenia, prawie dzisiejszy World Tour. No i to był miał być mój kontrakt życia. Tak sobie założyłam, że ostatnie 2 lata odłożę sobie pieniądze na emeryturę po kolarstwie. No, z kolarstwa ciężko jest w ogóle chyba dużo odłożyć, jak nie jesteś mistrzem świata, a z kolarstwa kobiecego, jak mniemam, stawki są jeszcze słabsze niż facet. To naprawdę, z tym się zgodzę, chociaż coraz lepiej powodzi się kolarskim, znaczy panią w kolarstwie. Myślę, że to te reguły UCI, które wprowadziły, no, zmienia to kolarstwo na lepsze, no ale ja jeszcze nie doczekałam tych czasów, no i te 2 ostatnie lata spowodowały, że ten sponsor, który obiecywał no, dla mnie stypendium życia, no, nie dotrzymał ani 1/10 kontraktu. Czyli przepaliłaś własny hajs? Yes. I zakończyłaś ściganie. To podsumowując, ściganie na zachodzie i jakieś takie najfajniejsze wyścigi, najlepsze osiągnięcia, co dobrze wspominasz? No, najlepsze to moje pierwsze zwycięstwo to Giro di Toscana w grupie Alessi Polini. To był taki wyścig no już z takim światowym peletonem, tak. Nawet mój tata ostatnio się śmiał, że okej, okay, ale ty jako jedyna Polka pokonałaś Van Vleuten, bo tam akurat ją pokonałam, więc tak mi tata dosładza. 5. miejsce na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku, na trasie, która tak naprawdę miała być dla typowych górali. Ja, jak widać, nie jestem typową góralką. Jest zima, jesteśmy grubo ubrani. Tak. No i co jeszcze? Chyba 6. miejsce we Flandrii. No tak, no to taka ścisła światowa czołówka. Tak, wtedy myślę, że ten rok z Movistarem, pierwszy rok w Movistarze też no, pokazał mi jednak to kolarstwo, jak ono naprawdę może wyglądać. Jak jest jednak wszystko poukładane, no to może się dobrze kręcić. Tak, Movistar to kojarzy się z taką poukładaną, porządną ekipą. No tak, ten pierwszy rok naprawdę zobaczyłam też, jak panowie funkcjonują, jak się ścigają w tej męskiej ekipie i jednak tam było wszystko. A myślisz, że lepiej być szeregowym człowiekiem, szeregowym zawodnikiem w takiej właśnie topowej drużynie, czy jednak lepiej być liderem w drużynie z końca tabeli, w której oczywiście, no wiemy, to wtedy i te pieniądze nie zawsze się schodzą, i ta obsługa techniczna nie zawsze się schodzi tak, jak powinna, no bo te słabsze drużyny mają tych niedociągnięć więcej, ale tam jesteś wielką gwiazdą i liderem. Nie, myślę, tak że ja akurat z perspektywy czasu to zawsze byłam w Iwale przez 5 lat, zawsze robiłam na kogoś, ale przytrafiały mi się takie momenty, kiedy miałam możliwość, tak jak Giro di Toscana, zawalczyć o swoje. No to i tak jak i wtedy lider wypadnie z wyścigu, czy coś się nie poukłada, coś się odwróci, to jest w kolarstwie fajne. Co prawda teraz, kiedy mamy radia i dyrektor sportowy ma wszystko w tabelce policzone i powiem do szczerze, centymetra. Ale powiem szczerze, że właśnie to w drugim roku Movistaru mi nie za bardzo pasowało, bo mój dyrektor, który był naprawdę ufał nam, a w drugim roku no, traktował już nas tak jak, nie wiem, czy presja go zżarła, marionetki, że były momenty, że mówił nam, z której strony mamy rondo objechać, a się okazało, że rondo było zablokowane i jedna zawodniczka w taśmę pojechała, bo już była tak... Więc sfokusowana, myślę, na tym, co mówił. Fajnie w tym kolarstwie zawodowym też trochę romantyzmu, więc żeby kolarz też trochę miał
myślą. Wydaje mi się, że też to dla kibiców jest jednak ciekawsze, kiedy są wyścigi, że nie ma radia, albo kiedy pogoda spowoduje jakieś anomalie, to wtedy to kolarstwo staje się takie bardziej nieprzewidywalne, bo kiedy wyścig jedzie jak maszyna i dyrektorzy mają policzone, jaką prędkością macie gonić, żeby ich 200 metrów przed kreską skasować, mhm. I jakby oglądając to, liczymy się z tym, że ucieczka zostanie skasowana tam przy tym siódmym balonie od mety, nie? No właśnie, i to mi się za bardzo nie podoba. Ja zawsze byłam taką kolarką, która jednak wolałam jechać trochę na swoje wyczucie i wiem, że niekiedy popełniłam wiele błędów, ale że atakowałam za wcześnie. Ale wtedy, nie wiem, jak jedziesz i czujesz ten taki no, flow i power pod nogą i myślisz, że jesteś silna, no dobra, 20 do mety styka ci i wszyscy cię przechodzą, ale czułam przynajmniej, że coś zrobiłam na tym wyścigu i walczyłam. Wiadomo, że zawsze wykonywałam moje zadania dyrektora, ale kiedy miałam wolną rękę, wolałam jechać... Gaz od startu i zobaczymy, czy dojadę. No, może nie aż tak, ale nie zawsze. Ale wolałam próbować, tak. Okay. Bo bez walki tak przyjechać, taki wyścig, to w kołach to nie ma sensu, moim zdaniem. No dobrze, no to zakończyłaś karierę kolarską i co teraz? Wracasz do domu, dorobisz się dziecka i ono zostanie kolarzem? Nie. Czy masz jakiś inny plan na życie? Czy robisz już coś, pracujesz w tej pedagogice po studiach, nie, czy co? Nie. Tak sobie... Co teraz robi Małgorzata Jasińska? Pedagogice miałam przed właśnie wyjazdem do Włoch. Byłam na rozmowie o pracę i pani dyrektor chciała mnie już zatrudnić, no ale wyszły te Włochy, więc myślę, że do pedagogiki nie wrócę, bo praktycznie tylko... Tam chyba nie płacą też za bardzo. Bo to myślę, jakaś szkoła była albo przedszkole. Nie chcę tu żartować, ale tak jak wszędzie. Nie, no nie, wiesz, było nie było, górnik pracę ma ciężką, ale coś mu tam płacą i parę innych zawodów jest takich. Patrzyłem ostatnio, że nawet jak pójdziesz na tego żołnierza, to można teraz zostać żołnierzem, no też wiesz, masz cztery na łapę. Ale powiem szczerze, jak zakończyłam tą swoją karierę, podjęłam tą decyzję, pojechałam, zostałam zaproszona jeszcze na wyścig do Izraela. No i 2 tygodnie spędziłam w Izraelu, ścigając się na torze, więc też przeszło mi jeszcze przez myśl, że może jeszcze na torze. Kolarzem torowym. Nawet dostałam propozycję, ale nie, jednak nie. No i co? No i w międzyczasie zrobiłam papiery na dyrektora sportowego w UCI, więc i później ogłoszono konkurs na selekcjonera kadry polskiej, trenera kadry. A tu w kobietach chyba konkurencji nie masz za dużej, prawda? Bo dziewczyn, które mogłyby taką pracę w Polsce wykonywać... No jest parę, ale więc... Ale nie jest ich tak dużo, podejrzewam. Myślę, że jednej ręki wystarczy, żeby policzyć kandydatki, pewnie nie? Tak, takie ale... fachowe. No, może dwie. Nie chcę nikogo... Zróbmy sobie reklamę, no dobrze, więc... czyli co? Czyli... No i zostałam, no ale wiadomo, że... Selekcjonek polskiej kadry kobiet? Tak, tak. I cały czas to robisz? Czyli ile to już sezonu? W tamtym sezonie i teraz nowy sezon rozpocznę. Drugi. Więc drugi sezon, tak. To jest będziemy mieli mistrzynię świata na szosie? No ja w to wierzę. Ale ja się poważnie pytam. No tak. Chciałem coś obstawić u Buka. Dobrze, już chciałam tutaj powiedzieć coś, ale powiem tak. To, co ja chciałam obstawić, się sprawdziło, więc możemy obstawiać. No dobrze, to ja trzymam kciuki. A ile mamy dziewczyn w polskiej kadrze? W tej takiej podstawowej, powiem tak, na Mistrzostwa Świata z reguły pewnie zabierzemy 6, może 7. Mhm. To no, spora reprezentacja, tak. To chłopaków nie zawsze chyba tylu udało nam się wysłać. Dziewczyny naprawdę dobrze. Żeby nie powiedzieć, że nigdy, zazwyczaj jeździło po 4-5, o ile dobrze pamiętam. Nie, nieraz 6 też, okay. Tak, ale dziewczyny jednak w ostatnich latach walczą. Walczą, tak. I co? I w międzyczasie wiadomo, że no życie jest takie, że trzeba również zarabiać, a ja też mnie ciągnie na rower, więc no, organizuję obozy w Toskanii, w której tak naprawdę przez 12 lat mieszkałam. Czyli można z tobą pojeździć na rowerze. No i zapraszam serdecznie. To w ogóle o obozach to możemy nakręcić film, chętnie przyjadę i zobaczę, bo też myślę o tym, żeby zrobić taki cykl z obozami. Co u kogo, kto prowadzi, jak się jeździ i tak dalej. Byłem na Gran Canaria, wiem, obiecałem, zmontuję ten materiał, czeka dopiero 3 lata. Sprawdzałem, to z 19 roku, nie jest taki stary. Był jeszcze, COVID. Już byłem tam drugi raz i też materiał czeka. Ale zmontuję go, obiecuję.
No dobrze, ale to powiedz, to prowadzisz obozy dla kogo? Dla takich totalnych amatorów na zasadzie idę sobie ulicą, myślę, co bym porobił w te wakacje? O, pojadę sobie na rower, rower z mistrzyni Polski pasuje. Halo, pani Magdalena, to co ja muszę mieć? Rower, tak, kapcie, kask? No, właśnie pojechał? Tak wygląda. Czy wybierasz jakichś zawodników, którzy mają już jakieś cele i można się z tobą umówić? Gośka jedzie nas tam, ile zabieracie osób na taki obóz? Maksymalnie zabieram 8 osób. Maksymalnie, chociaż są grupy też 4-osobowe, bo myślę, że jeżeli jestem sama i chcę mieć z kimś kontakt, no to wolę jednak no, porozmawiać na tych treningach i mieć czas dla każdego z osobna, a nie... No dobrze, ale do kogo to jest adresowane? Do takich właśnie ludzi, co zaczynają jeździć na szosie, to będzie ich pierwszy wyjazd w życiu w ciepłe miejsce na rower, czy do kogoś, kto się na przykład amatorsko ściga już 2-3 lata, czy może dla młodych zawodników, którzy chcą podnosić swój poziom? Powiem tak, w kogo celujecie? Celuję na razie, badam rynek, a powiem na przykładzie tamtego roku. Były osoby, które jeździły więcej już na rowerze, które jeździły 6-7 lat na rowerze i były w bardzo dobrej formie, ale były też takie, które jeździły rok, dwa. Prosto, prosto. A w tym roku być może będą też takie obozy, w których przyjadą osoby na elektrykach. Więc nie ograniczam się tylko i wyłącznie do zawodowców, amatorów, też dla ludzi, którzy... Czy takie bardziej entry do medium niż medium do mistrz świata? Też, chociaż w tym roku zabieram jedną ze swoich zawodniczek, które prowadzę, więc mam nadzieję, że przyszłoroczna mistrzyni świata. Mam nadzieję, że się nie spali. Ale teraz. Jak to będzie szczupła, wyścigana dziewczyna, to trening z nią będzie wyglądał tak, że dzisiaj do pojechania jest Starunda, to cześć, Kasiu, pa! Nie, myślę, zawsze przed obozem dzwonię do osób zainteresowanych i ustalamy formę, ustalamy ich zapotrzebowanie i co one, czego sobie życzą i czego potrzebują, bo myślę, że no nie chcę kogoś zajechać, ale też chcę, żeby te osoby, które jeżdżą mocniej i chcą, nie wiem, dobrze potrenować, też miały z tego fan. No dobrze, to z przyjemnością, jak będzie możliwość, to przylecę z wizytą. Ale powiedz mi jeszcze, na jakim poziomie jesteś, żebym ja się mogła dobrze przygotować? No wiesz, więc na takim poziomie, że będę trenował od poniedziałku, od następnego. Dogadamy się, zrobię nogę. Dobra. Na razie trenuję hokej. Nie no, jakoś tam jeszcze te nogi się obracają. Ale dogadamy się. A powiedz mi, bo mówią na mieście, że jeszcze coś w życiu robisz. Możesz zdradzić, czy nie możesz? Poczekaj, jeszcze nie wiem co. No, bo robisz kadrę Polski. No tak. Dziewczyn. Robisz obozy. A jeszcze? Jest taka praca w kolarstwie? Jedna twoja? Drużyna zawodowa? Zapomniałam. Czy nie możesz powiedzieć? Nie, mogę powiedzieć. Przepraszam bardzo, co nawet nie było zagrane, nie było ustalone. Każdy jest po prostu na trzecim etacie dyrektorem grupy zawodowej, to można zapomnieć. Nie, bo tak naprawdę chyba stres mnie zżera, bo jutro właśnie lecę na zgrupowanie. Zaraz cię puszczam, bo muszę jechać na hokej. No to dobrze. I dlatego zbliża się północ, więc wiesz. Zapomniałam, o co chodzi. Mhm. Tak, grupa zawodowa. Powiem pierwszej części nazwy, bo jeszcze nie ogłosili, ale była część, pierwsza nazwy była L'Ecole, a druga Wahoo, nadal aktualna. Brytyjska grupa zawodowa kobiet. Czyli trenażery i liczniki będziecie mieli topowe. Dziewczyny pewnie tak. Mam nadzieję, że mi też się coś... A na jakich rowerach będziecie jeździć już, wiesz? Jeszcze tego nie wiem, dopiero... To o tym też zrobimy odcinek, tak, bo taka myślę, grupa zawodowa kobieca to jest, myślę, bardzo interesujące. Możecie napisać w komentarzach, czy was to interesuje, czy nie. Ja się chętnie za własne pieniądze wproszę do was kiedyś na jakiś wyścig albo gdzieś, żebyśmy mogli nagrać to od środka, bo wydaje mi się, że to jest super odcinek. No dobrze, to już cię dzisiaj nie męczę. Będę pamiętać, że jestem dyrektorem. Info o obozach wrzucimy pod filmem, a jak się uda, to zrobimy odcinek w ogóle z obozu. A ja już... Ci dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, życzę powodzenia, bo to naprawdę fajnie widzieć, że coś w polskim kolarstwie idzie do przodu, a szczególnie jeżeli idzie to w kobietach, gdzie jest, wydaje mi się, jeszcze trudniej niż w normalnym kolarstwie, w którym już jest trudno. Trudniej, ale dajmy radę. A ja uciekam na hokej. Dzięki, cześć. Dziękuję. No i mamy to. Poszło. Parę razy się jest bardzo dobrze.